Take it slow, but it's not typical. He already knows that my love is fire. His heart was a stone, but then his hands were on. I turned him to gold and it took him hard. But I'll be a daydream, I'll be your favorite things. We could be beautiful, get drunk on the Akwen jest chyba najlepszy tutaj w rejonie, tak więc przyjeżdżają ludzie nie tylko ze Szczecinka. Ze Szczecinka jest chyba grupa najliczniejsza, ale przyjeżdżają też ludzie ze Złotowa, z Piły, z Czarnego, z Bornego, Sulinowa, tak więc no, ekipa zbiera się czasami paręnaście do 20 osób. Latem no, na razie najbardziej wytrwali, pływają w taką pogodę, ci, którzy mają sprzęt dobry, tak żeby nie marznąć za mocno, tak więc tych 10 osób raczej już pływa około 2 miesięcy. A dlaczego akurat jezioro Wielimie? To miejsce. No i Wielimie jest jeziorem w miarę okrągłym, tak więc bez względu na to, z której strony wieje, można załapać miejsce jakieś takie, żeby postawić latawiec, popływać. Mało tego, jest płytkie tutaj. Poziom opada coraz bardziej, już jest co prawda za mało wody, bo praktycznie my tutaj przy brzegu pływamy, już jest, nie wiem, 20-15 cm wody tylko, no to trochę za mało jest, przy skokach różnie bywa, jak się źle wyląduje, można sobie krzywdę zrobić, no ale no to już nie nasza wina. Ostatnie zimy były kiepskie i jakoś tej wody nie ubywa, tylko ubywa. Ze Szczecinka, bo to nie tylko ze Szczecinka, to tak, z Poznania, tak. Wiem, że są osoby... Znaczy często, ja mam też kontakty, czasami ludzie jadą na Hel przykładowo z Krakowa, dzwonią do nas, bo wiedzą, że tu się pływa i zajeżdżają po drodze, tak więc to grono takie jest dosyć większe. No nie są to najlepsze warunki, no bo wiatrowo jest słabo u nas na Wielimiu, no jednak morze jest dużo lepsze i często wybieramy się na morze, można nas zobaczyć w Mielnie, w Unieściu, w Łazach. Czasami jak bardziej wiatr jest na zachodzie, to jeździmy w stronę Świnoujścia, z kolei jeżeli na wschód wiatr idzie mocniejszy, to jeździmy na Zatokę Pucką, tak więc no to w zależności od tego, jak wiatr wieje. Jakby ktoś chciał zacząć ten sport, od czego trzeba zacząć? No trzeba mieć podstawowy sprzęt. Do podstawowego sprzętu należy latawiec z barem, deska. No i coś do ubrania. No latem można powiedzmy pływać, znaczy pas trapezowy, do którego się podczepia kejta. Można pływać praktycznie latem, no powiedzmy bez żadnej pianki, ale to jak wiatr wieje, jest dosyć silny, to zawsze jest zimno, tak więc jakiś sprzęt ochronny też trzeba by było mieć. No ten sprzęt w zależności od tego, no kogo na ile stać, różnie kosztuje. Nowy sprzęt jest bardzo drogi. No tam mało kogo z nas jest stać na to, żeby nowy sprzęt kupować. Nowy latawiec z barem kosztuje około 6 000 zł. Model przykładowo tegoroczny. Latawce stare są trochę tańsze, tak więc no można sprzęt skompletować już około 2000, 2500 zł, tak myślę, nie? Często bywa tak, że nowi adepci, którzy chcą zaczynać, boją się podjechać jakoś do naszej grupy tutaj, tylko gdzieś uciekają tam na bok, albo w jedną, albo w drugą stronę, robią błąd. My nikogo nie gonimy i zawsze, jeżeli jest to tylko możliwe, pomożemy każdemu w sumie, a na początki bywają trudne. No dzisiaj tu kolega, który praktycznie w tym roku przesiadł się z deski surfingowej na kejta, już zaczął pływać, powiedzmy trochę w lewo, trochę w prawo, tam po 100-150 metrów i przy starcie no niefortunnie tak wystartował sam. Tam nikogo jeszcze nie było, że latawiec spadł mu na drzewa przykładowo i totalnie porwał ten latawiec. Tak więc no, najlepiej by było pod okiem. No, jak my mówi jesteśmy, to nie ma problemu. Zawsze jak ktoś podjedzie, to pomożemy. Nie?